Witajcie kochani! Dziś zapraszam Was na film, o który większość z Was prosiła. Tak, bierzemy pod lupę Samaritę. Marka pojawiła się stosunkowo niedawno, bo o ile dobrze pamiętam, to jakoś na wiosnę zeszłego roku. I można by było powiedzieć, że przez swoją nieco agresywną reklamę mogliśmy ją widzieć praktycznie wszędzie. Zwłaszcza na Instagramie. Markę reklamowały instagramerki, influencerki, celebrytki, aktorzy. Ona była wszędzie i powiem Wam, że ja na samym początku to miałam nawet takie wrażenie, że zaraz Samaritę wyskoczy mi z lodówki. Ja nie podjęłam współpracy z marką, nie dostałam też kosmetyków do przetestowania, więc bardzo długo wstrzymywałam się z tym, żeby coś w ogóle z tej marki wypróbować, aż dostałam w prezencie słynny eliksir i o nim opowiadałam Wam już w którymś z filmików właśnie w okresie wiosenno-letnim. Zaraz przejdziemy do samych kosmetyków, natomiast zacznijmy może od takich podstawowych informacji. Otóż strona marki Samaritę jest bardzo fajnie przygotowana. Mamy tam wszystkie najważniejsze zakładki, a w ofercie znajdziemy tak naprawdę 3 produkty i jedną mini wersję. Mamy eliksir, mamy balsam w czerwonym opakowaniu do stosowania na twarz i ciało, mamy krem w granatowym opakowaniu do stosowania na twarz i mamy mini wersję czerwonego balsamu. Kosmetyki są w cenie od 30 zł do 150 zł, więc nie są to najtańsze preparaty, ale też nie są najdroższe. Każdy z kosmetyków jest bardzo fajnie opisany na stronie, znajdziemy tam wszystkie najważniejsze informacje i to, co też nas interesuje, mamy pełny skład INSI. A pod informacjami na temat kosmetyku znajdziemy ogromną ilość opinii od osób, które te kosmetyki już przetestowały. I jeśli zaczniecie sobie czytać te opinie, to zwrócicie uwagę, że 99% z nich jest pozytywne. Czy rzeczywiście marka jest tak godna zaufania i te kosmetyki są naprawdę tak wspaniałe? Specjalnie dla Was, po Waszych namowach i prośbach, żebym stworzyła ten filmik, stwierdziłam, że okej, przetestuję kolejne 2 produkty i sprawdzę, czy rzeczywiście te wszystkie opinie i te polecenia instagramerek, influencerek są rzetelne i czy rzeczywiście marka jest godna zaufania. No i słuchajcie, kolejny produkt po eliksirze, po który sięgnęłam, to był właśnie balsam i może od niego sobie zaczniemy. Balsam w tym czerwonym opakowaniu. Balsam ma bardzo fajną konsystencję i mi ta konsystencja przypomina 2 kremy, o których już też Wam tutaj opowiadałam, a mianowicie Egyptian Magic oraz słynny Miracle, Egyptian Miracle od Eveline. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ta konsystencja jest taka, powiedziałabym, tłuściutka, pozostawia taki delikatny film na skórze, jest też miękka, bezbarwna, no bardzo pod tym względem tej konsystencji te kremy są do siebie podobne. Skład oczywiście jest zupełnie inny. No właśnie, ten skład w tym preparacie, w tym czerwonym balsamie, tutaj mam akurat przed sobą miniaturkę, to podróżne opakowanie, znajdziecie ogromną ilość substancji aktywnych. I to wyróżnia markę Samaritę, że tych substancji aktywnych w składach 3 produktów jest taka ilość. Jest ich naprawdę tam bardzo, bardzo dużo. W balsamie, tym oto balsamie czerwonym, nie ma wody, przez co też nie ma konserwantów. Mamy natomiast substancje takie jak maseł kosza, witamina E, mamy wosk pszczeli, mamy lanolinę, mamy ogromną ilość emolientów i później ponad 20 ekstraktów, mamy te olejki, które wzbogacają ten produkt, no i na samym końcu znajdziemy również zapach. Zapach tego produktu jest przyjemny. Jest taki, powiedziałabym, inny niż zazwyczaj znajdziemy w kosmetykach. Nietypowy, nie jest mocny, nie jest duszący. Po pewnym czasie ulatnia się ze skóry, jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. Ze względu na to, że mamy tutaj olejki, mamy tutaj wosk pszczeli. Uwaga, wszystkie osoby, które posiadają skórę skłonną do wyprysków. Tak, bo są to substancje, które mogą, ale nie muszą zadziałać komedogenicznie. Kolejna ważna sprawa to są substancje odzwierzęce, czyli lanolina i wosk pszczeli, czyli nie jest to preparat dla wegetarian lub też wegan. Natomiast
Jego skład jest tak fajnie skomponowany, nie posiada żadnych substancji kontrowersyjnych, że będzie to kosmetyk dobry również dla kobiet w ciąży, dla kobiet karmiących, ale myślę, że też sprawdzi się u dzieci. Jego zastosowanie, kompleksowy kosmetyk, można tak powiedzieć, no w sumie to można, bo producent nas informuje, że możemy go stosować na twarz i na ciało, ale możemy go też stosować w wielu innych przypadkach. Możemy go używać na suche skórki wokół paznokci, możemy odrobinę na przysuszone końcówki naszych włosów, możemy na suche pięty, suche kolana, suche łokcie, w miejscach, gdzie chcemy zabezpieczyć skórę przed czynnikami zewnętrznymi, na przykład właśnie zimą. To będzie świetny preparat, który sprawdzi się u każdego, kto ma skórę suchą, przysuszoną, odwodnioną, lekko taką zaczerwienioną i podrażnioną ze względu na klimat, powietrze. Ja po testach tego produktu muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo z niego zadowolona i mogę Wam z czystym sumieniem go polecić, właśnie też ze względu na jego skład, konsystencję i działanie. Podobnie jeśli chodzi o eliksir. No i tutaj o eliksirze wypowiadałam się już w okresie wiosenno-letnim. Ten kosmetyk bardzo przypadł mi do gustu. Dzisiaj nie będę też na jego temat się rozwodzić. Zostawię Wam w opisie do dzisiejszego filmu link. Odnajdę ten film, który gdzieś tam się pojawił. To chyba byli ulubieńcy któregoś miesiąca. I będziecie mogli sobie posłuchać, co myślę na temat eliksiru. Ale pamiętam, że sprawdził się u mnie fantastycznie. Mam zamiar wrócić do niego w okresie letnim, bo na mojej skórze mieszanej, wrażliwej funkcjonował idealnie i w te najgorsze upalne dni zastąpił mi wszystkie kosmetyki w pielęgnacji. Pamiętam, że bardzo był wydajny, chociaż miał felerne opakowanie. Pompka w tym eliksirze nie funkcjonowała tak jak powinna. Ciężko było ją nacisnąć, przez to też ta konsystencja się rozpryskiwała w każdą stronę. Nie wiem, czy producent zmienił te opakowania. Natomiast czytając opinie o eliksirze na stronie producenta, na stronie marki, zauważyłam, że nie tylko ja przyczepiłam się do tego opakowania. Były tam też wypowiedzi innych osób, które sugerowały, żeby jednak pomyśleć o zmianie opakowania. Także eliksir jak najbardziej na tak. Czerwony balsam, świetny. Dwa produkty o fantastycznych składach, powiedziałabym też w 98% naturalnych, więc możemy podpiąć te dwa kosmetyki jako produkty naturalne według definicji tego, czym jest kosmetyk naturalny. No i został nam jeszcze jeden kosmetyk, przy którym na chwilę się zatrzymam, czyli granatowy krem. No właśnie, po ten produkt sięgnęłam jako ostatni. A dlaczego? Między innymi dlatego, że pierwsza rzecz, która mnie tak naprawdę troszeczkę odpychała od przetestowania tego granatowego kremu, to był jego zapach. I tak jak w przypadku tego kosmetyku, zapach przypadł mi do gustu. W przypadku eliksiru ten zapach szybko się ulatniał ze skóry. To tak, jeśli chodzi o ten granatowy balsam, no to długo nie mogłam się, granatowy krem, nie mogłam się przemóc, bo jego zapach, aromat jest tak mocny, intensywny, ziołowy, że tak jak ja lubię zapachy w kosmetykach, no ten, słuchajcie, odrzucał mnie na kilometr. Ale stwierdziłam, przetestuję i sprawdzę dla Was, o co tutaj chodzi, czy rzeczywiście ten kosmetyk jest tak dobry jak wcześniejsze dwa. Nałożyłam go wieczorową porą na moją skórę, po czym po kilku sekundach zaczęłam czuć takie mrowienie. Nagle zauważyłam, że moja skóra się robi czerwona jak burak i zmyłam krem. No i tutaj pomyślałam sobie, coś mi tutaj nie gra. O co tutaj chodzi? Kiedy obudziłam się rano, moja skóra nadal była czerwona i wiedziałam, że to jest ten krem, ponieważ nie zastosowałam po nim żadnego innego kosmetyku wieczornej pielęgnacji. I co ciekawe, wrzuciłam na moim Instagramie zdjęcia mojej skóry po zastosowaniu tego kosmetyku. Zaczęłyście mi pisać wtedy, co mnie tak uczuliło, co mnie tak podrażniło. Ja specjalnie nie podałam w Instastory, co to był za kosmetyk, no ale oczywiście, skoro pisałyście, to odpisałam Wam, że granatowy samarytan. Jak doskonale wiecie, ja jestem posiadaczką cery mieszanej, bardzo, bardzo wrażliwej. I wielokrotnie wspominałam Wam w moich filmach, że ja do kosmetyków z pielęgnacji naturalnej podchodzę bardzo ostrożnie, zwłaszcza do takich kosmetyków, które mają ogromne składy. Ja wiem,
że moja skóra nie do końca lubi się z tego typu preparatami. Lepiej reaguje na kosmetyki, powiedziałabym, tradycyjne, bardziej chemiczne, niż na te naturalne. Co nie oznacza, że takich kosmetyków też nie wprowadzam do mojej pielęgnacji, ale tak jak mówię, podchodzę do nich ostrożnie. No i słuchajcie, niestety, ale coś się z tą moją skórą stało, coś z tego granatowego Samarite zadziałało na nią źle. Pytałyście mnie, co to takiego było. Słuchajcie, bardzo ciężko jest określić, co mogło mnie podrażnić w momencie, kiedy skład kosmetyku jest ogromny. No dobrze, ale zatrzymamy się przy tym składzie na chwilę, ponieważ on różni się od wcześniejszych preparatów. Można by było powiedzieć, że substancje aktywne, te wszystkie ekstrakty, pojawiają się dopiero od, o ile dobrze pamiętam, 13 składnika. Wcześniej też mamy kilka substancji aktywnych, w tym jako bazę mamy wodę, ale mamy tutaj też jednak większą ilość emolientów i substancji, które będą tworzyły konsystencję tego preparatu. W związku z tym, że mamy wodę, na końcu składu znajdziecie też konserwanty i związki zapachowe. I ciężko jest mi powiedzieć, czy któryś z konserwantów wywołał u mnie takie podrażnienie, dlatego że ja te konserwanty znam i do tej pory nie miałam z nimi problemu. Być może te związki zapachowe, które są w tym produkcie, są tak silne i intensywne, wywołały u mnie ten efekt. Nie wiem, ale pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy. Bo to, że ten kosmetyk z Samarite, ten granatowy krem się u mnie nie sprawdził i wywołał u mnie takie podrażnienie, nie oznacza, że u was też tak będzie, ponieważ skóra każdego z nas różnie reaguje na różne alergeny. O, i kiedy powiedziałam wam o tym, że właśnie to granatowy Samarite wywołał u mnie taką reakcję alergiczną na skórze, też kilka osób było zaskoczonych, bo stwierdziłyście wtedy, że u was ten krem fantastycznie się sprawdza. I ja się nie dziwię, bo czytając opinie w sklepie marki pod tym kremem, okazało się, że też, powiedziałabym, 99% z opinii jest pozytywnych. Było tam kilka opinii od osób, które stwierdziły, że jednak to nie jest to, ale tak jak mówię, mimo wszystko skład kremu granatowego jest bogaty, jest dobrze rozbudowany, ma wiele tych substancji aktywnych, tych ekstraktów, które będą na nią działały. U mnie niestety ten preparat odpada. No dobrze, moi drodzy, teraz już wiecie, co myślę na temat trzech kosmetyków dostępnych w ofercie marki Samarite. Gdybym miała wybrać jeden z nich, który mogłabym wam dzisiaj z czystym sumieniem polecić, to zdecydowanie byłby to Elixir. Dlatego, że uważam, że jest to produkt, który ma bardzo fajny skład, jest w bardzo fajnej formule, czyli sprawdzi się tak naprawdę do każdego typu skóry i jest też w dużej pojemności, przez co jest bardzo wydajny, bo dosłownie odrobina tego eliksiru starczy wam, żeby rozprowadzić go na twarz, szyję i dekolt, przez to też możecie stosować go przez kilka dobrych miesięcy i uważam, że w przypadku tego produktu cena jest adekwatna do jakości, do pojemności i do wydajności. Drugi na pewno to byłby ten czerwony balsam, bo też myślę, że jest to taki kosmetyk, który no fajnie sprawdzi się u każdego, ładnie pachnie, ma fajną, przyjemną konsystencję, ma świetny, bogaty skład i myślę, że większość z was bardzo go polubi. No niestety granatowego Samarite polecać wam nie będę, chociaż uważam, że może to być naprawdę bardzo fajny kosmetyk w przypadku różnych typów skóry. Więc warto się zastanowić w razie czego, czy jeśli szukamy jakiejś właśnie takiej, powiedziałabym, bardziej przeciwzmarszczkowej, celowanej pielęgnacji, kremu, który nie jest taki tłusty jak ten balsam czerwony, lubicie ziołowe zapachy, to być może ten granatowy balsam będzie, ten granatowy krem będzie w sam raz dla was. Na zakończenie dzisiejszego filmu muszę na chwilę się jeszcze przy jednej sprawie zatrzymać, bo filozofia marki Samarite jest naprawdę ciekawa. Zostawmy gdzieś tam w dali tą agresywną reklamę i to, jak szybko Samarite zyskało popularność. Ja myślę, że na temat reklamy w mediach społecznościowych zrobię dla was któregoś dnia taki oddzielny film i sobie wtedy porozmawiamy, jak to wszystko funkcjonuje. Natomiast biorąc pod uwagę to, że dla nas w składach kosmetyków
najważniejsze jest tych pierwszych 10 substancji, ponieważ one mają największe stężenia i będą najbardziej aktywnie działały na naszą skórę. To jak popatrzymy sobie na składy marki Samarite, które tak jak wspomniałam są ogromne, to daje mi to do myślenia, czy rzeczywiście te wszystkie substancje aktywne, te wszystkie ekstrakty, olejki i cała reszta będą działały na naszą skórę. Bo widząc po tym składzie, zakładam, że jest ich tam mało. Przynajmniej stężenia tych substancji są bardzo, bardzo niskie. Bo nie jest możliwe to, żeby tak ogromna ilość substancji aktywnych miała takie same stężenia i tak aktywnie na naszą skórę działała. Bo, no tak jak mówię, najważniejszych jest 10 tych pierwszych substancji. I jeśli spojrzymy tymi kategoriami na eliksir lub też czerwony balsam, to powiecie fajnie, mamy rzeczywiście tutaj fajne substancje aktywne w tej pierwszej dziesiątce, ale czy ich ta jakość tych substancji, te same substancje, które znajdują się na początku, są adekwatne do ceny? Bo jeśli popatrzymy na cenę tych kosmetyków i weźmiemy pod uwagę całościowy skład i ilość tych substancji aktywnych, to można by powiedzieć, no tak, no są drogie, ale płacimy tutaj za skład. Ale z drugiej strony, jak spojrzymy na początek składu, no to daje nam troszkę do myślenia, czy rzeczywiście cena jest adekwatna do składu. Ale słuchajcie, to są takie moje przemyślenia, bo jak wiecie, ja lubię analizować marki i wiem też z własnego doświadczenia, że nie zawsze aż tak ogromny skład i tak rozbudowany skład jest nam potrzebny w pielęgnacji i będzie sukcesywnie działał. I można by było założyć, że w przypadku tego eliksiru i czerwonego balsamu te najważniejsze substancje, które rzeczywiście będą działały na naszą skórę, no nie do końca bym powiedziała, warte są swojej ceny, ale z drugiej strony płacimy tutaj za jakość tego produktu, za konsystencję, za jego zapach, za całą tą otoczkę, też troszkę za reklamę, być może za bardzo fajne opakowania, ciężko mi powiedzieć. Natomiast uważam, już tak na sam koniec dzisiejszego filmu, że marka Samarite jest mimo wszystko ciekawą marką. I stworzyła taką koncepcję, której nie mają inne marki kosmetyczne, powiedziałabym marki naturalne. Wprowadziła coś na bazie właśnie tych wszystkich ekstraktów, olejków i tak dalej. Stworzyła ciekawą recepturę, której, tak jak mówię, nie mają inne marki. Czy jest od nich bardziej skuteczna? Tego nie wiem. Czy rzeczywiście jest to marka dla każdego? No nie. Ze względu na swoje ceny, ale też tak jak widzicie po moim przykładzie, nie każdy kosmetyk tej marki sprawdzi się u każdego. I może być tak, że to co wszyscy polecają, znajdą się jakieś tam osoby, które powiedzą, zauważą na swojej skórze jakiś tam problem. Ale mimo wszystko, jeśli macie odrobinę więcej gotówki, jeśli chcecie sobie coś przetestować, jeśli chcecie sprawdzić, to ja polecam Wam kupić sobie taką 15-miligramową wersję tego czerwonego balsamu i przetestować, czy rzeczywiście warto będzie inwestować w duże opakowanie. A jeśli już w ogóle chcecie sobie coś kupić z Samarite i macie ograniczony budżet, to postawcie na eliksir. Gwarantuję Wam, że z niego będziecie zadowoleni. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za kolejny film, za to, że byliście ze mną, wysłuchaliście mnie do końca. Mam nadzieję, że teraz już wiecie, jaka jest moja opinia na temat marki Samarite, co o niej myślę, czy będę do niej wracać. Myślę, że tak. Latem chciałabym sobie kupić właśnie eliksir i stosować go w tym okresie najbardziej takim upalnym, kiedy moja skóra mieszana cierpi, błyszczy się i niekoniecznie przyjmuje kosmetyki pielęgnacyjne, a na pewno zimą sięgnę po ten czerwony balsam. No jak widzicie, do granatowego nie wrócę, jest u mnie skreślony. Wolę nie testować i potem nie leczyć mojej skóry. Ale jestem ciekawa, co Wy myślicie na temat tej marki i koniecznie napiszcie mi w komentarzach, który kosmetyk sprawdził się u Was najlepiej, który Wy polecacie, który uważacie, że jest takim hitem marki i warto w niego zainwestować, a być może u Was któryś z tych kosmetyków też się nie sprawdził.
Więc piszcie koniecznie w komentarzach. Myślę, że wasze komentarze, wasze wypowiedzi też pomogą innym osobom w podjęciu decyzji, czy kupować Samaritę, czy inwestować, który produkt wybierać. To jest naprawdę bardzo ważne i cieszę się ogromnie, że często właśnie pod moimi filmami dzielimy się takimi wspólnymi opiniami. Dobrze, to już koniec. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, że linki, najważniejsze linki odnośnie dzisiejszego filmu znajdziecie w opisie. Dziękuję wam serdecznie i do zobaczenia. Pa!